Na koniec taki vlog zrobić. Startuje mój nowy format Matchlocks na YouTube. Łukasz Podolski. A teraz zobaczymy, jak Łukasz mieszkał tutaj, skąd pochodzi. Mikołaja Reja. Teraz jutro inaczej wygląda. Jak tu grałem, to w ogóle aut nie było, a teraz widać, nie? Jak się świat zmienił, nie? Dzieci nie mają gdzie grać, tylko auta stoją. Ale maluch jeszcze stoi, co? Maluch jest. Sośnica. Murale też mamy? Aby. Poczekaj, żebym ja to zrozumiał. Wiesz, bo ja tu widzę po jednej stronie Gliwice, a tu mamy Zabrze, no to tak się mieszanko, tak to... Nie, to są fan klub, to jest Torcida Gliwice. No fan klub, nie? Tak jak ja, ma się FC Köln, nie wiem, w innym mieście jest, nie? Tak jest na całym świecie, no tak działają kluby, co mają tradycję i tak dalej, że nie tylko mają kibice w Zabrzu, tylko na całym świecie. I respektują, że nie jest pomazane nic, tylko zostawia się. Nie, to jest osiedle, no tu są kibice Górnika Zabrze, nie? Bo tu jest kopalnia, tam co rodzina pracowała. No i tu ogólnie na tym osiedlu się grało piłkę, nie? To codziennie graliście tak? Codziennie na dwórku. To chodzimy. No to jest zawsze, nie? Dzień dobry. Namotujemy. Piec stary. Cześć. I tam. Tu mieszkaliśmy, nie? Co? Cała rodzina. Ile was to było? Pięciu. Babcia, siostra, ja, mama, tata i pięciu by tu mieszkali i żyli. To ile w jednym pokoju? Ile spałeś? Ile miałeś? Tu była ta sypialnia i tu była nie sypialnia, tylko kanapa no kanapa, couch taki i tam się spało. Trzeba było. Tu mama zawsze wołała. Lukasz, na jedzenie. Tam wołała. Babcia gotowała. Polskie jedzenie wszystko, niedobry smak taki tradycyjny, jak babcie gotują, no każdy wie. Zawsze pyszne, zawsze dobre i zawsze jak się było na dworze, to się szyłeś na obaw przylecieć, nie? Bo babcia jak zawołała, to zawsze fajne. No to wie, każdy polskie jedzenie to jest fajne. Jeszcze te targi byli takie tradycyjne, gdzie świeże kartofle, warzywa, owoce i tak dalej, wszystko było świeże. To tu, pamiętaj, że tu konie jeździli po ulicach tak. I było zawsze tak, kartofle i wszystko świeże, no było. To bauery tak ten taka farmer. Kucza, no, nie? No. Nie wiem, czy to po polsku mówi kucza, no. Ale no, konie jechali tu i zawsze, nie wiem, raz w tygodniu i ryczała, jak zawołałeś z okna stop, chcę coś kupić, to zeszłaś na dół, pieniądze i kupiła sobie kartofle, albo coś takiego. Ogólnie fajnie rzeczy. No fajnie. Dobra. Siemasieńka i będzie dobra. Do widzenia. Wszędzie górnik zobacz. Wszędzie murale górnik zawsze, nie? A oh, wow. A to fajnie. I to był wasz pokój tu, co? Nie, tu jest Gliwica, nie? Tu... No tam była siłownia, a tu jest ten, piwnica, nie? Lager taki. Aha. Tam babcia zawsze, tam jest węgiel i tak dalej. Aha. Bo jak rodzina pracowała w kopalni, to zawsze mieli węgiel za darmo, nie? Aha. Zawsze jest węgiel i do pieca, nie? Aha. Nie było jeszcze na prąd, tylko węglem się paliło. Nie, przyczepa tu była węglem, no i wyładowa to na ulicę tam parę ton, no i z wujkiem zawsze hop i na dół, do piwnicy, nie, rzucaliśmy. Darmowy trening, co? Muszę być. Tak się nauczysz charakter ulicy, to jest to. Nie jak ta generacja dzisiaj. Trzeba się nauczyć na ulicy. Ciężka praca, dyscyplina i robota. Dobra, to było w domku Łukasza, a teraz wam troszkę pokażemy z Gliwic, z Konradem.
Serce miasta, rynek, pięknie zachowany średniowieczny układ architektoniczny, kolorowe kamieniczki, cudny ratusz na samym środku. Gliwice, przedwojenne miasto o średniowiecznym rodowodzie, bogatej historii i fantastycznych miejscach. Wiecie, kto urodził się w Gliwicach? Oskar Troplowicz. A czemu go znamy? A bo każdy się smaruje jego wynalazkiem, krem Nivea. Czy Horst Binek, autor Die Erste Polka, pierwszej Polki, jednej z najważniejszych powieści o Górnym Śląsku. Pozwiedzać? Pewnie, że trzeba. A teraz skąd, gdzie idziemy? Pomnik Neptuna. A co robi Neptun w środku Górnego Śląska? Ten pomnik Gliwice dostały od marynarzy szczecińskich na znak połączenia się z morzem. Było kiedyś tak, w sumie dalej tak jest, że przez kanał Gliwicki można płynąć bezpośrednio do Bałtyku. I kiedyś węgiel z tej śląskiej czarnej ziemi pływał do Wrocławia, do Berlina, do Szczecina, morzem już potem na cały świat. Ze Zatku, Gliwicko radiostacja, Śląsko-Wieża Eiffla. Podobno. Najwyższa drewniana budowla w Europie, ponad 111 metrów, ale przede wszystkim to miejsce, pomnik historii. To tu miała miejsce prowokacja gliwicka. To tu naziści przebrani w polskie mundury przejęli radiostację i nadali przez radio komunikat. Tu Polska, robimy inwazję na Niemcy. Pretekst do wojny. Niezwykle ważne miejsce, ale też piękny zabytek. Dobra, idziemy teraz na boisko treningowe. Chcecie przechodzić tu przez stadion i zaraz wam pokażę. To ile ty boisków tu mamy? Trzy boiska. Odpoczywaj już, a ty się już nalotał. Jedne nowe, pogrzewane. Światełka mamy na tym. Fajnie. Na podgrzewane nawet na zimę? Tak. Nie, warunki tu są super. Nie ma co narzekać. Myślę, mamy z jednych najlepszych warunków w Polsce. No ale trzeba to wykorzystać, nie? Warunki nie wygrają. Ej, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lamb as my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the top. Jak jest? Jak się masz? Dobrze. Dobrze? Yeah. To są nasze sprzęty. 100-400 filmujemy. I Mariusz też ma. Jaką ty masz długość? 70-180. 70-180. I ochraniasz, tak? Profesjonalny. Teraz ale już przeszadzasz, co? Dobra, no to jesteśmy przy naszym stadionie i teraz zobaczymy, jak daleko jest stadion od Pia Gliwice. I know it's faith that's in the reps, ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you see it. Powinna być wygrana teraz, nie? Ale myślę 2-0 dla Górników. 2-0? Tak. No to miejmy nadzieję, co tata mówi? Ja tak samo, tylko tak zawsze samo. Wygrana. No to tym razem musimy coś zrobić, co? No to miłego dnia, nie? Dzięki. And I ain't turning back. He made me fresh cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Learn from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We in good hands, no folding. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. Dziękuję za oglądanie. Do jutra na stadionie. Nie już ich. Co dobrego? Banany? Szejki podrenikowe. Z czym? Ananas. Pas recovery. Jak oczekujesz następny mecz? No, ostatnie mecze jakoś nie wyszli. No teraz dużo kontuzji złapaliśmy. Trzeba patrzeć do przodu, ostatnie mecze nie wyszli, wie każdy od nas jest drużynie, ale no jak mówiłem teraz, trzeba patrzeć do przodu. Sezon jest długi, trzeba z tego wyjść.
No i trzeba jutro z tym zacząć. Fajny mecz. No i chcemy wygrać. No, chcemy wygrać każdy mecz. Jutro jest taki trochę specjalny. Kibice będą fajny przeciwnik, takie małe derby. I no, mam nadzieję, że wygramy.